Cześć! Jestem Kogut Rubin. A wy? Jak się nazywacie? Cześć, Piotrusiu. Witam, Basiu. Jak się masz, Adasiu? Miło was poznać. Witam w wesołej zagrodzie Koguta Rubina. Powiem wam w tajemnicy, że chociaż mieszkam w kurniku, to uwielbiam podróże i zabawy. Cześć, dzieci, dzieciaki i kukuryku! W co by się tu dzisiaj pobawić? Wiem. Dziś pobawimy się w wesołą zabawę. Kolory warzyw! Strasznie zesztywniałem na mojej grzędzie. O, a wy? Czy was również denerwuje brak ruchu? O, bolą mnie skrzydła, uda, a nawet pazury. O, tak, to zdecydowanie brak aktywności fizycznej. Mam pomysł na ruch i szybkie kojarzenie kolorów podczas jednej zabawy. Lubicie się bawić? Zapraszam do mojej wesołej zagrody! Jak wam wspomniałem, dziś pobawimy się w zabawę kolory warzyw. Teraz poznacie zasady i zobaczcie, czego będziemy potrzebować. Kartki w różnych kolorach. Pomarańczowym, żółtym i czerwonym. Ja teraz na was poczekam, żebyście mogli przygotować się do zabawy. Możecie nacisnąć pauzę. Spójrzcie, jak ja wykonuję to zadanie. Skaczę do czerwonej kartki, kiedy wiem, że warzywo jest czerwone. Do żółtej, gdy jest w żółtym kolorze. Pomarańczowe warzywa to pomarańczowa kartka. Gotowi? Zaczynamy! Połóżcie kartki przed sobą na podłodze i słuchajcie, jakie będę wymieniał warzywa. Spróbujcie stanąć przy odpowiadającym im kolorze. Gotowi? Zaczynamy! Pierwsze warzywo to pomidor. W jakim jest kolorze? Pomyślcie. Tak, dokładnie. Pomidor jest czerwony. A teraz marchewka. Moja ulubiona. W jakim jest kolorze? Macie rację. Marchewka jest pomarańczowa. Cebula ma wiele warstw i lubi tańczyć. A jaką ma sukienkę? Tak, jej sukienka jest żółta. Dynia czasami zmienia się w straszydło. A z mroku wyłania się kolor pomarańczowy. Bardzo dobrze. Rzodkiewka jest trochę szczypiąca w smaku, a jej kolor jest czerwony. Ogórek, dokąd teraz pobiegniecie? Nie mamy takiego koloru. Ogórek nie może bawić się razem z nami. Kukurydza to popularna przekąska i dodatek do różnych dań. Kukurydza, zanim zamieni się w popcorn, jest żółta. Bardzo dobrze. Byliście świetni. Miło się było z wami pobawić.
A podczas kolejnej zabawy, możecie sami ją zrobić w domu, dodajcie więcej kolorów i warzyw, które na przykład wyciągniecie z koszyka. Pomogą wam w tym wasi rodzice. Cześć, dzieci, dzieciaki i kukuryku! Pamiętajcie, że widzimy się wkrótce w wesołej zagrodzie koguta Rubina! Kukuryku! I do zobaczenia! A, jeśli podobała wam się ta zabawa, to podnieście skrzydła? Nie, nie, łapki w górę!